Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Jaka będzie inflacja w Polsce? Najnowsza projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam jeszcze raz do tego, żeby bardzo ściśle i dłużej niż zwykle oglądać reklamy, wszystkie bloki reklamowe na kanale, ponieważ cały przychód reklamowy w listopadzie zostanie przeznaczony na upominki pod choinkę dla biednych dzieci na wschodniej części naszego kraju. Także zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle śledzić te reklamy, które się pojawiają czasem w tle. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Jaka będzie inflacja w Polsce? Najnowsza projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego. Ale na wstępie warto zwrócić uwagę na te dane, które poznaliśmy dzisiaj o rachunku bieżącym za wrzesień, które okazały się lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. A to moim zdaniem może być lekkie paliwo do tego, żeby umocnić krajową walutę. Jednak najciekawsze były te informacje z najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego o inflacji, były także dane o PKB i co widzimy, jaki jest wzrost gospodarczy, jaki jest PKB i wskaźniki aktywności gospodarczej na całym świecie, co pokazuje nam, że jesteśmy w świecie ogromnej zmienności. Teraz jesteśmy w fazie spowolnienia gospodarczego. Rynek się będzie zastanawiał, czy to będzie miękkie lądowanie, czy zaliczymy jednak recesję w światowej gospodarce. Warto zwrócić uwagę, że jednym z tych składowych, że inflacja tak zaczęła mocno rosnąć, były te zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. I jak się okazuje, na przestrzeni ostatnich miesięcy i tygodni znacząco zaczął ten wskaźnik szedł w dół, czyli spadki wskaźnika będą oznaczały zmniejszanie się tej presji podażowej, która wywoływała początkową fazę wzrostu cen inflacji na całym świecie. I to jest dobra informacja dla perspektyw inflacyjnych. Dobrą informacją jest także to, jak zachowują się ceny gazu ziemnego czy też węgla kamiennego, ponieważ też od ostatniej projekcji ceny wyraźnie zaczęły spadać. To będzie sprzyjało temu, żeby inflacja zaczęła być tłumiona w następnym czasie. No i ewidentnie także wskaźnik dotyczący ceny surowców rolnych na całym świecie sygnalizuje nam, że prawdopodobnie tworzy się jakiś ekstremum, jakiś szczyt cen surowców rolnych. Jeżeli tak się stanie, oczywiście to presja inflacyjna będzie spadała i wzrosty cen żywności już nie będą aż tak bardzo podbijały cen, nie będą podbijały inflacji na całym świecie, w tym także w Polsce. Statystyki dotyczące tego, jakie są oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów, są cały czas na wysokich poziomach, natomiast nie ma już nowych maksimów, nowych ekstremów, a to może także sprzyjać temu, że przedsiębiorstwa i konsumenci widzą szczyt inflacji w Polsce w następnych miesiącach i w następnych kwartałach. Jaki jest wzrost PKB? Dane zostały rozbite na poszczególne składowe, także dla nas najbardziej interesujące będzie to, jak bardzo w najbliższym czasie spożycie prywatne, czyli konsumpcja, będzie wpływała na utrzymanie wzrostu gospodarczego w okolicach nad kreską, ponieważ jak zobaczymy w następnych kwartałach, Narodowy Bank Polski prognozuje nawet możliwość wystąpienia technicznej recesji i być może popyt konsumpcyjny uratuje nas znowu przed tym, żeby polska gospodarka wpadła w techniczną recesję. Co jest negatywną informacją? To jest oczywiście to, że cały czas wskaźnik ufności konsumenckiej, czyli zaufania konsumenckiego, są na historycznych minimach. I widać jak na dłoni wpływ wojny na to, jak się kształtuje zaufanie konsumentów w naszym kraju, ale to zjawisko występuje dla całej Europy. Widać, że ryzyko geopolityczne, ryzyko wojny przelewa się na zaufanie inwestorów, przedsiębiorców i konsumentów w całej Europie, ale oczywiście w Polsce te wskaźniki są na rekordowo niskich poziomach. Widzimy także, jaka jest dynamika inwestycji. W tym raporcie było to także ujęte. Generalnie cały czas oczywiście motorem napędowym inwestycji są inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje prywatne. Natomiast daleko nam cały czas do tych poziomów inwestycji, które były obserwowane podczas ostatniego cyklu wzrostowego, czyli 5, 3, 4 lata temu.
Bardzo pozytywną informacją jest oczywiście to, jaka jest sytuacja na rynku pracy w naszym kraju. Stopa bezrobocia jest na poziomach najniższych w historii, plus dodatkowo należy zwrócić uwagę, że jest rekordowo dużo zatrudnionych w gospodarce, więc nie tylko jest niska stopa bezrobocia, ale także jest rekordowo dużo zatrudnionych w polskiej gospodarce. No a to tylko potwierdza silny wzrost gospodarczy, silny polski rynek, polską gospodarkę, która jest w stanie zaabsorbować każdą ilość nowych pracowników, która po prostu chłonie wszystkich nowych pracowników i potrzebuje do tego, żeby rosnąć. I oczywiście jest to informacja taka, że jeżeli potrzebujemy utrzymać nasze dochody rozporządzalne na poziomie sprzed tego wybuchu inflacji, to oczywiście możemy sobie poszukać nowej pracy i w taki sposób utrzymać te dochody na poziomach, które pozwolą nam przeżyć ten trudny czas. Narodowy Bank Polski podaje także w następnym ciekawym wykresie, jak zachowują się obligacje polskie, cała krzywa rentowności. Widzimy tutaj jak na dłoni. I oczywiście na inwestorów ma duże znaczenie także to, że w ostatnim kwartale i w ostatnich miesiącach cena gazu ziemnego i cena energii elektrycznej plus oczywiście cena uprawnień do emisji CO2 zaczęły spadać. To także będzie sprzyjało temu, żeby inflacja osiągnęła swoje minimum. Projekcje rynkowe dotyczące stóp procentowych sygnalizują, że rynek oczekuje wzrostu stóp nawet do poziomu 8%, natomiast wygląda na to, że zachowanie złotego polskich aktywów, czyli giełdy, polskich obligacji, ale przede wszystkim oczywiście złotego, nie będzie wywoływało presji na to, żeby dalej te stopy procentowe były podnoszone, ponieważ jeżeli złoty się umacnia, a stopy procentowe nie zostały podniesione w poprzednim tygodniu, jest to informacja dla rynku, że są one już na akceptowalnym poziomie, więc prawdopodobnie z prawdopodobieństwem około 90% stopy procentowe w Polsce już nie pójdą więcej w górę i osiągnęliśmy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, pomimo tego, że Narodowy Bank Polski w komunikacie podczas konferencji prasowej prezesa Glapińskiego mówił raczej o pauzie niż o szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych. To, że dynamika podaży pieniądza M3 zaczęła wyraźnie spadać, może to dla części uczestników rynku być także przesłanka ku temu, że szczyt inflacji w Polsce będzie tworzony. Na samym początku tego wpisu było o rachunku bieżącym. Tu widzimy ten wykres, który pokazuje, jak bardzo w ostatnich miesiącach znowu mamy deficyt, a nie nadwyżkę. To jest oczywiście pochodna oczywiście wojny i konfliktu zbrojnego, który zaczął wysysać kapitał z całego świata i pchać go do amerykańskiego dolara. Więc tutaj rachunek obrotów bieżących zaczął się znacząco w naszym kraju pogarszać, ale nie jesteśmy na poziomach jakichś szczególnie ekstremalnych. Pamiętamy 15 lat temu, widzimy na wykresie, byliśmy nawet dwa razy mocniej na ujemnych poziomach deficytu i tutaj szczególnie nic wielkiego się nie stało. No i jaka jest teraz ta projekcja PKB Narodowego Banku Polskiego? Widzimy, że bank spodziewa się możliwości wystąpienia nawet ujemnej dynamiki wzrostu PKB na początku 2023 roku, więc moim zdaniem kluczowe będzie to, czy konsumpcja pozwoli nam utrzymać się nad kreską, czy poniżej kreski, ponieważ jeżeli uda się utrzymać nad kreską, to pojawią się głosy o tym, że ponad milion obywateli Ukrainy w Polsce podtrzymało konsumpcję i pozwoliło nam to utrzymać wzrost gospodarczy na plusie. I ta projekcja inflacyjna oczywiście. Odpowiedź na pytanie, jaka będzie inflacja w Polsce. Najnowsza projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego sygnalizuje, że szczyt inflacji będzie w pierwszym kwartale w przyszłym roku, a możemy się otrzeć od 20%, jednak ta centralna ścieżka projekcji nie sygnalizuje nam, że poziom 20% zostanie przekroczony. Jednak z każdym kolejnym kwartałem inflacja ma zacząć bardzo dynamicznie spadać z powodów oczywiście efektów bazy, z powodów wygasania tych czynników podażowych zewnętrznych, które powodowały wzrosty inflacji, które były zasugerowane na poprzednich wykresach. No i bardzo podobnie ma się zachować inflacja bazowa w naszym kraju, co także ma doprowadzić, że w 2025 roku zbliżymy się do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Dekompozycja inflacji. Widzimy, że te czynniki związane z podażą będą coraz bardziej zanikały i efektem może być to, że inflacja bazowa będzie utrzymywała inflację na poziomach podwyższonych, natomiast ten efekt związany z podażowymi czynnikami inflacyjnymi będą powoli zamierały.
I jeszcze warto zwrócić uwagę, że także inflacja cen żywności i energii według Narodowego Banku Polskiego ma zacząć spadać. Także wygląda na to, że przed nami jeszcze ostatnie miesiące, gdzie inflacja będzie próbowała rosnąć, a później z każdym kolejnym miesiącem od samego początku przyszłego roku powinniśmy być świadkami dynamicznych spadków wzrostu cen. Czy tak się stanie, to rynek będzie dyskontować. Na razie wygląda na to, że dyskontuje taki scenariusz, a jeżeli wystąpią rozbieżności w zachowaniu gospodarki względem tej projekcji, to oczywiście rynek będzie musiał się do tego bardzo szybko dostosować. I na koniec, jak projekcja listopadowa różniła się od projekcji lipcowej? Widzimy niewielkie przesunięcia na rzecz wzrostu tych negatywnych czynników, czyli wyższej inflacji i niższego wzrostu tempa PKB. I oczywiście także różnica w tym, jakie są ceny importu, czyli inflacja producencka. W tym wypadku oczywiście warto pamiętać, że inflacja producencka w Polsce jest prawie dwukrotnie niższa niż w strefie euro, a to jest także jedna z niezwykłych ciekawostek pokazujących, jakie są teraz powiązania między różnymi gospodarkami na całym świecie. Moim zdaniem, jaka będzie inflacja w Polsce, najnowsza projekcja inflacji. Patrzmy na zachowanie polskich obligacji. One nam prawdę powiedzą, czy rynek faktycznie obstawiając własnymi pieniędzmi widzi, że szczyt inflacji w Polsce staje się faktem. Kiedy już wiemy, jaka jest najnowsza projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego, warto zwrócić uwagę teraz, co się dzieje na rynku finansowym. Czy te projekcje mają jakieś znaczenie, czy też nie? No ponieważ rzut oka na polskie obligacje pokazują, że one są cały czas kupowane i ewidentnie ETF na całą polską krzywą dochodowości wchodzi w kolejną fazę zagrywki na formację podwójne dno. I takie wnioski płyną po tym, jak pokonaliśmy najszybszą tą średnią kroczącą średnioterminową, którą widać na wykresie. Czyli jest to bardzo pozytywny wniosek sygnalizujący, że inwestorzy prawdopodobnie wierzą w to, że inflacja w Polsce zachowa się bardzo podobnie do tej ścieżki inflacyjnej zarysowanej w projekcji Narodowego Banku Polskiego, ale oczywiście inwestorzy zagraniczni mają także swoje inne cele, zwłaszcza szukanie stopy zwrotu i polskie obligacje wygląda na to, że są jednymi z najbardziej atrakcyjnych na całym świecie, są też takie wielkie kupno polskich papierów. I gdy zobaczymy, jaka jest reakcja na tą projekcję inflacji Narodowego Banku Polskiego na rynku złotego, to widać, że generalnie nie widać większych zmian. Te dane są prawdopodobnie już w cenach, a inwestorzy teraz się zastanawiają, czy będzie następna fala zakupów ryzyka. Ponieważ jeżeli tak się stanie, jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to spodziewajmy się następnej fali potężnych zakupów polskich obligacji, a później oczywiście polskich akcji, ale przede wszystkim złotego jako bramy wejściowej do inwestowania w naszym kraju. I już teraz widzimy, że broni się ta kilkumiesięczna linia trendu wzrostowego na euro-złotym, więc znaczenie ostatnich minimów jest duże, natomiast jeżeli oczywiście pójdzie ruch wzrostowy na euro-dolarze, to przede wszystkim załamie się dolar-złoty i to jest scenariusz bazowy. Spodziewam się, że następna fala potencjalnego wzrostu euro-dolara nad poziom 1,0350 powinna doprowadzić do szybkiego spadku dolar-złotego w okolice 4,60. Jeszcze niżej, w okolice poziomu 4,30. Moim zdaniem poziom 4,30 będzie na celowniku, jeżeli euro-złoty pokona te swoje opory. I co jest oczywiście także znaczące i co jest także ważne? Wystąpi takie sprzężenie zwrotne dodatnie, które będzie powodowało, że wzrosty euro-dolara będą powodowały umocnienie złotego, a każde umocnienie złotego o 10 groszy powoduje, że zmniejsza się presja inflacyjna o 0,1 punkta procentowego, czyli naprawdę wyraźne, więc już teraz dolar-złoty spadł o 50 groszy, czyli presja inflacyjna zmniejszy się o około 0,5 punkta procentowego, a to jest bardzo wyraźne. I oczywiście każde dalsze umocnienie złotego będzie powodowało, że jeszcze bardziej zwiększy się prawdopodobieństwo, że ta projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego będzie zrealizowana, bądź też inflacja zachowa się lepiej niż ta centralna ścieżka projekcji, o której mówiłem na wstępie tego materiału. Także no, zobaczymy, wiele zależy od euro-dolara, moim zdaniem nawet wszystko zależy od euro-dolara, a te oczywiście dzisiejsze projekcje tak jakby były już w cenach. I oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj, następna fantastyczna sesja, indeks giełdowy dalej rośnie, inwestorzy widzą
to, co się dzieje na wykresach tygodniowych, widzą następne odbicie od wieloletnich, 14-letnich wsparć rejonu 1250-1500 punktów, a to aż wprost zachęca do tego, żeby wieścić nawet przy pesymistycznych scenariuszach, że w perspektywie następnych miesięcy będziemy nawet w rejonie 2400-2500 punktów, bo każde takie odbicie przynosiło nam ruch w okolice 2300-2500 punktów. Więc no, tutaj scenariusze prowzrostowe są jak najbardziej uzasadnione, a stosunek potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka cały czas jest atrakcyjny. Więc na fali zakupów polskiego złotego, obligacji i rynek giełdowy także sygnalizuje popyt na ryzyko i oczywiście, że tutaj polskie aktywa są rozchwytywane teraz przez inwestorów zagranicznych. Światowe indeksy, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Czy indeks S&P poradzi sobie z poziomem 4000 punktów, ponieważ każde zamknięcie powyżej będzie sygnalizowało, że czeka nas atak na linię Bessy w okolicach 4150 punktów. DAX oczywiście już dawno pokonał tą linię, tutaj scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie bardziej prawdopodobne i oczywiście już nawet w chwili obecnej warto zacząć rozważać, czy czasem w perspektywie następnych tygodni i miesięcy nie zaatakujemy maksimów Hossy. To było coś niezwykłego i sygnalizowało, że popyt na ryzyko i wiara w to, że spowolnienie gospodarcze będzie miękkim dyskontowaniem miękkiego lądowania, nie jakiejś dłuższej recesji, no jest po prostu duża. I oczywiście, jeżeli ten scenariusz ma być realizowany, to warto także obserwować zachowanie ceny miedzi, ponieważ miedź jest bardzo ściśle skorelowana z zachowaniem światowego popytu i koniunktury w gospodarce. Jeżeli więc gospodarka faktycznie ma zaliczyć jednak miękkie lądowanie, a nie jakąś dłuższą recesję, to miedź będzie kontynuowała wzrosty i nie zatrzyma się na tych oporach 8600 punktów, 8600 dolarów, które są widoczne na wykresie, czyli gdzie jest linia szyi formacji podwójny szczyt, tylko będziemy kontynuować tendencję wzrostową i przed nami oczywiście decyzja i moim zdaniem od tego też bardzo wiele zależy. Jeżeli miedź przejdzie te poziomy, to warszawska giełda papierów wartościowych powinna jeszcze bardziej zyskiwać na wartości, no ponieważ no, KGHM uwielbia wzrosty ceny miedzi na przykład i oczywiście byłby to także sygnał, że popyt na ryzyko na całym świecie atakuje. I oczywiście byłaby to dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy wieszczą jednak miękkie lądowanie, a nie oczywiście jakąś katastrofę gospodarki światowej, tym oczywiście także polskiej. I na surowcach obserwujmy także zachowanie złota, ponieważ amerykański dolar i rentowności to wzrok każdego inwestora powinien spoglądać na parę dolar do jena, a w drugiej kolejności na cenę złota. I tym wypadkiem wygląda na to, że dzisiejsza sesja jest tylko takim przeczekaniem, wychłodzeniem wskaźników. I moim zdaniem tutaj kontynuacja tendencji wzrostowej jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna. I co moim zdaniem jest jednym z najciekawszych wydarzeń ostatnich godzin, to fakt, że zaczyna się pojawiać popyt na Bitcoina. Popyt na Bitcoina pozwolił nam utrzymać i nie przebić ostatnich minimów z ostatnich godzin. I w momencie tworzenia tego wpisu na początku sesji amerykańskiej zaczynamy tworzyć nowe dobowe maksima. Więc jeżeli wkrótce zaatakujemy poziom 17 500 dolarów i gdyby się udało wrócić na ten poziom i zakończyć dzień, to oczywiście sygnał dla popytu na ryzyko byłby bardzo, ale to bardzo korzystny, wzmacniający tą presję i zwiększający prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowych w perspektywie co najmniej końcówki tego roku i oczywiście byłby to bardzo dobry zwiastun, że rajd świętego Mikołaja wchodzi w następną fazę i bardzo oczywiście wiele zależy od tego, co się wtedy dalej będzie działo na tym Bitcoinie, bo ponieważ no, jeżeli wzrosty wystąpią, a pojawiają się równolegle negatywne informacje dla całego rynku kryptowalut dotyczące kłopotów tej kolejnej giełdy kryptowalut, to oczywiście byłby to zwiastun, że praktycznie wszystkie złe informacje są już w cenach, a nie ma w cenach informacji dobrych. A to naprawdę byłby bardzo dobry zwiastun, mogący nawet sygnalizować, że dno w ogóle na kryptowalucie, na Bitcoinie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo utworzenia w ogóle całego dna tej Bessy, która się rozpoczęła dokładnie rok temu. I na koniec rzut oka na amerykańskiego dolara. Euro-dolar rośnie im bardziej, im więcej jest inwestorów amerykańskich na rynku, a to moim zdaniem jest wniosek jest taki, że to Amerykanie osłabiają amerykańskiego dolara i jeżeli dzisiaj uda się zakończyć sesję nad poziomem 1,0350, czyli nad tymi ważnymi wsparciami, wcześniej wsparciami, teraz mocnym oporem,
to oczywiście perspektywy wzrostu w okolice 1,06 staną się scenariuszem bazowym, a to dałoby perspektywę mocnego, następnej fali mocnego kupowania ryzyka na całym świecie. Więc jeżeli ktoś liczy na to, że popyt na ryzyko będzie atakować, że będzie rajd świętego Mikołaja w kolejnej odsłonie, to niech obserwuje euro dolara i czy ten poziom 1,0350 jest pokonywany. Także zapowiada się fascynująca sesja. W ogóle moim zdaniem wchodzimy w kolejną fazę rajdu świętego Mikołaja. Jestem nastawiony, że tak rzeczywiście się stanie. Rynek teraz już będzie liczył na to, że uda się zakończyć rok najwyżej jak się tylko da i że będzie dyskontowany raczej pozytywny scenariusz niż negatywny dla światowej gospodarki. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z pakietem edukacyjnym XTB, tam na dole jest link w opisie, a w tym materiale oczywiście cały czas co dalej w USA, czy wybory w Stanach Zjednoczonych wpłyną na giełdę, co się może wydarzyć, zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami, tam na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle śledzić te bloki reklamowe, które są na kanale, ponieważ cały przychód reklamowy za listopad zostanie przekazany jako prezenty dla biednych dzieci na wschodzie Polski. Oczywiście życzę stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.